Dzień dobry, jak się umiewacie tego wspaniałego dnia? W tym tygodniu mamy bardzo zbilansowaną dawkę informacji. Festiwale i spotkania autorskie, filmowe adaptacje, trochę seriali i dwie, bardzo ciekawe, zapowiedzi od Stalker Books. Nie przedłużając więc, zapraszam. W dniach od 7 do 8 maja Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wawer, w mieście stołecznym Warszawie, organizuje festiwal literacki Umagicznienie. Festiwal urzekł mnie opisem, bo reklamowany jest jako ogólnopolska impreza dla miłośników fantastyki, kaligrafii i dawnego rzemiosła. Co oznacza, że zjawią się na niej miłośnicy bardzo różnych i unikatowych rzeczy. A to zawsze zaleta. Plan imprezy dostępny jest na jej facebookowym profilu i szczerze polecam się z nim zapoznać. Poza spotkaniami autorskimi jest w nim sporo miejsca na różne warsztaty, których tematyka wydaje mi się bardzo ciekawa. Będzie też możliwość obejrzenia Pół wieku poezji później i spotkania z twórcami filmu. Mówiąc szczerze, wygląda to naprawdę zacnie. Wydarzenie jest bezpłatne, ale trzeba pamiętać, że na warsztaty obowiązują zapisy. Miła i przyjemna lokalna inicjatywa, którą szczerze polecam Waszej uwadze. Serwis Deadline informuje, że trwają prace nad przeniesieniem Malowanego Człowieka autorstwa Petera Faubretta na mały ekran. I mówiąc szczerze, nie bardzo wiem, co powiedzieć. Mam nieodparte wrażenie, że będzie to jeden wielki, ogromny i nieposkromiony rozpiździel. Z jednej strony jest sama książka, a właściwie cały pięcioksiąg. Klasyczna sytuacja, w której pierwszy tom miał jakiś potencjał. Nawet dało się to czytać. Tylko po to, żeby później resztę koncertowo spieprzyć. Ilość niepotrzebnych wątków pobocznych i introspekcji wywala poza skalę. Budowanie świata kuleje ogromnie. Przemoc seksualna, w tym gwałty, pojawiają się tak często, że z szokujących stają się zwyczajnie nużące. Ogólnie porażka straszliwa. Z drugiej strony jest studio, które się tym zajmuje. Electromagnetic Productions. Jest sponsorowane przez Eluvio, firmę, która jest w jakiś sposób powiązana z blockchainem. Jakimś rzekomo ekologicznie przyjaznym blockchainem opartym na Proof of Stake. Samo Electromagnetic Productions ma zamiar wykorzystać NFT w celu podniesienia poziomu zaangażowania fanów. I jeżeli cały poprzedni akapit, który dla Was przeczytałem, nie ma sensu, nie przejmujcie się. Został napisany w taki sposób, żeby nie mieć sensu. Dużo słów, które mają wywołać reakcję w stylu wow, technologia, albo wow, przyszłość. Ale bez żadnych konkretów. Dlatego właśnie myślę, że szykuje się niesamowity wulkan dramy, który będę śledził z niekłamaną satysfakcją. Jeżeli chodzi o sam serial natomiast, to jedyną dla niego szansą jest, jeżeli kogoś w ogóle to obchodzi, umieszczenie wszędzie, gdzie się tylko da jasnej, czytelnej i niedwuznacznej informacji serial na motywach powieści, bo tylko wtedy ma to sens. Mocno jednak wątpię, żeby o zrobienie dobrego serialu fantasy tak naprawdę chodziło. Okruchy. Zbliża się Pyrkon, impreza, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Nie chcę zbytnio się o nim rozgadywać, bo ciężko powiedzieć coś odkrywczego. Oto więc kilka najbardziej istotnych informacji. Termin? Od 17 do 19 czerwca. Miejsce? Międzynarodowe Targi Poznańskie. Cena? Jeżeli kupicie 3-dniowy bilet teraz, zapłacicie 139 zł. Jeżeli kupicie po 16 maja, to 149 zł. A jeżeli chcecie go kupić na samej imprezie, to 159 zł. I to w sumie tyle. Link w opisie. Mają już zestaw gości i atrakcji, więc warto zwrócić uwagę. Wiemy już, jakie teksty znajdą się w zbiorze Żeglarze i Jeźdźcy autorstwa Feliksa Wukresa. Będą to Miód dla Emiry, Jeźdźcy Równin, Armektańska Nienawiść, Gówno, dawniej znana jako Piratka i Żołnierz, oraz Siedmiu Najemników. Dwa z wymienionych tekstów, Armektańska Nienawiść i Siedmiu Najemników, nie były wcześniej nigdzie publikowane. Ciekawe więc, jakiej będą jakości. Warto przy tym pamiętać, że Feliks Wukres sporo zmienia przy swoich tekstach między kolejnymi ich wydaniami. Jeżeli ktoś ma więc stare egzemplarze książek o Scherrerze, to może się zdziwić ilością różnic. Choć nie mogę się oprzeć wrażeniu, że więcej edycji tych książek nie będzie. 55 zł za 300 stron to jest jakiś mało śmieszny żart. Ale czego się spodziewać po fabryce? Opublikowane zostały 3 nowe zdjęcia z serialu Obi-Wan Kenobi. Oglądacie je właśnie w tle,
a mój głos słyszycie tylko po to, żeby nie przewijały się zbyt szybko. Tyle wystarczy. Wyciekły informacje dotyczące serialu animowanego ze świata Star Wars. Tytuł nowego serialu to Star Wars Tales of the Jedi. Komiksy o tym samym tytule ukazywały się między 1993 a 1998 rokiem, a ich fabuła rozgrywała się około 4000 lat przed wydarzeniami znanymi z filmów. Koncentrowała się zaś na walce zakonu Jedi z Sithami, którzy w komiksach przedstawieni byli jako rasa wrażliwych na moc obcych, a nie jako tajemniczy zakon, którym stali się później. Istnieje więc szansa, że będzie to porządna seria i gratka dla fanów. Poczekamy, zobaczymy. Fragmenty. Dostępny jest fragment powieści Ostatnia na imprezie, autorstwa Bethany Clift. Dostępny jest fragment powieści Broilia, autorstwa Jana Maszczyszyna. Zapowiedzi. Wojciech Sedeńko zapowiedział na późną jesień antologię opowiadań braci Strugackich. Antologia zawierać ma wszystkie niewydane dotychczas w Polsce teksty tych autorów. Będzie też fragment pierwszego scenariusza do filmu Tarkowskiego Stalker, czy kawałki wyrzucone z powieści z powodów cenzuralnych. Cały tom zostanie poprzedzony przedmową i bibliografią. Szacowana objętość książki to pomiędzy 750 a 800 stron. Oprawa twarda. Zainteresowanym polecam link z opisu, bo wygląda na to, że jest to nie lada gratka. Pojawiła się antologia radzieckiej fantastyki. Licząca sobie 834 strony pozycja jest opatrzona wstępem i rysem historycznym oraz mieści w sobie 23 opowiadania. Pierwotnie miała to być pierwsza z dwóch antologii. Okazało się jednak, że część z autorów, którzy mieli pojawić się w drugim tomie, to zwyczajni orkowie, popierający imperialistyczne dążenia kacapi. Drugiego tomu więc nie będzie. W pierwszym zaś znajdują się autorzy, którzy przez władze często i gęsto byli prześladowani. Nie wiem, czy wszyscy z nich, ale z opisu pana Sedeńki wynika, że większość. Planowana i organizowana jest też antologia fantastyki ukraińskiej. Choć ta jest dopiero na etapie gromadzenia tekstów. Myślę więc, że można sobie taką antologię kupić bez wyrzutów sumienia. Nie ma sensu udawać, że radziecka fantastyka nie istniała i że nie miała wpływu na tę polską. Ale z drugiej strony mamy komfort psychiczny, że nie będziemy napychać kabzy orkom. Wydawnictwo Zyski Spółka planuje wydać antologię opowiadań Wampiry nie starzeją się nigdy. Oryginalna wersja antologii zbiera na Goodreadsach bardzo średnie oceny, a listę zaangażowanych autorów i autorek widzicie w tej chwili na ekranie. Blizzard ogłosił, że gra Diablo Immortal będzie miała swoją premierę 2 czerwca. Jest to bardzo ciekawe. Gra pierwotnie zapowiedziana była już w roku 2018 i spotkała się z wyjątkowo negatywnym przyjęciem. Mimo to nadal była tworzona i w efekcie teraz ukaże się na 3 platformach. Androidzie, iOS, co nie jest dziwne, ale również na pecetach. To dość radykalny pomysł. Co krok podkreśla się, że to przede wszystkim mobilne doświadczenie. Na trailerach i na gameplayach gra nie wygląda jakoś specjalnie ciekawie. Wygląda powolnie i ślamazarnie. Więc nie wiem, do kogo jest tak naprawdę kierowana. Myślę, że znajdą się jacyś maniacy, którzy będą ją utrzymywać, ale bez przesady. Cała ta sytuacja jest dziwna. Wyjątkowo bezmyślnie dziwna. Pojawiły się kolejne zdjęcia z filmu Avatar – Istota wody. Kadry wyglądają, oczywiście, bardzo przyjemnie. Godnie budżetu, który w film wpakowano. Mam nadzieję, że szykuje nam się kolejny wizualny spektakl. Premierę filmu zapowiedziano na 16 grudnia tego roku. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Paskud!